$80 mu płaca dziennie. Za 13 godzin roboty $80. Pieprzony rynek pracownika. Dobra, to na razie zamknięte. Chcę zobaczyć, jak pracuje on. Jak nie zarobisz na siebie $80, to nie wyjdziesz stąd żywy. Ty, ale co ty się tak garbisz? Wyprostuj się, żeby klient się nie ten. Klient ma widzieć ładne rzeczy w tym sklepie, rozumiesz? Dobra, słuchaj, dzisiaj tyrka. Masz zapieprzać konkretnie, tak? A po robocie pozmywasz podłogi, umyjesz okna, wymienisz żarówki, wystawisz produkty, odbierzesz i tego. Tutaj będą jeszcze towary przyjadą. Jak coś 24 godziny dzisiaj masz tyry. A, i zapłacę ci trochę mniej, bo nie mam z czego. Masz dzisiaj $20 za dzień. Rozumiesz? I nie garb się. Otwieramy. Spartiatik! Coś tu w dupę nie gra. Chyba ktoś ukradł towar spod sklepu. Chyba ktoś zapieprzył towar spod sklepu. Kurde. Co to jest? Co to jest? O, ser jest! Sera nie mogli znaleźć, a leżał na chodniku, ty. Nie mogli coś schylić? Pieprzony w dupę. Za moich czasów to trzeba było polować na ser. A teraz się schylić na chodnik nie może po niego. Same za dużo w dupie mają już. Rozumiesz mnie? Dobrze mówię, nie? Dobra. To się oprze, żeby się drzwi nie zamykały. Dobra, można ten, można lecieć. Czekaj, czemu się ceny zmieniły? Płatki znowu staniały. Ja pierdzielę, nie obniżam ceny płatków. Zatrudni? No da się niby. $80 mu płaca dziennie. Za ile godzin roboty? Za 13 godzin roboty. Za 13 godzin roboty $80. Pieprzony rynek pracownika. Nie no, i chyba popieprzyło, ty. Max 20 mogę dać. Dobra, zatrudnię go, niech będzie. Ale to kasę by się drugą opłacało. O, gdzie? Ty, mogę go zwolnić w razie czego. Witam. A czemu ty taki jesteś? A, bo 80, okej. To bym wziął tego za 20. A ile kosztuje ten? Ile kosztuje, widzowie, kasa? Czekaj, to czy to? 500. To. A to co to jest? Czym się to różni od tego? Zamówiłem kasę. O ja pierdziele, czekaj. Czekaj, bo do mnie będą szli, a nie do niego. Idź tam. Idź tam. Tam idź. Co licencja? A, na towary. Zesrasz się.
Przepraszam, poniosło mnie. Dzięki. Dobra, słuchaj, masz obsługiwać klientów, płacę ci $80. $80 za 13 godzin leciutkiej pracy. Jak nie będziesz zapieprzał, tak jakby cię batem poganiali, to cię zwolnię. Rynek pracownika jest, więc masz farta. Zapraszam. Czekaj, co staniało? Tylko te płatki? Tak. Masło orzechowe. Co to jest? Dobra, to na razie zamknięte. Chcę zobaczyć, jak pracuje on. Jak nie zarobisz za siebie $80, to nie wyjdziesz stąd żywy. Rozumiesz mnie, czy nie? I mnie to nie interesuje. 13 godzin najlżejszej pracy, jaka jest w mieście? $80. Ty w dupę. Niewdzięczniku pieprzony. Płatków zamów jak tanie? Ty. Zamroźmy $300 w płatkach. Zarobimy na tym. Zobaczysz. Zarobimy na tym jeszcze. Obsługujesz ludzi czy nie? No szybciej w dupę, szybciej! Pracuj, pracuj! Co ty w dupę, jesteś figloraju ze starym? Zapieprzaj te zakupy z jednej torby do drugiej, już. Nie widzisz, że ja się... Chłopie, tak zapieprzam, żeby ci mieć za co zapłacić? Szybciej! Chyba postelar najwcześniej. Spaghetti. Kurde, pół tych mam. Wolne. Szpieg twój. Chlebek wyjmijmy. Też się na tył da. Na tył i na dół. Bo jak jakaś babka przyjdzie chleb kupić, to jeszcze... A może jej coś strzeli i zabiorę portmonetkę. Nieważne. Zapieprzaj szybciej, no nie widzisz? Tutaj. Zapraszam do jedyneczki. Patrz, jak to się robi, gnido. Centowych to on dostanie wypłatę. Jak nie będzie zapieprzał. Dzięki, Paweł Pogu, za 12 lat. Nie no, on jakoś wolno robi, no. Tworzę tą kasę, może ktoś podejdzie. Witam, witam, dzięki za słupka. Ty, nie no, w sumie se radzi, no, miarę. Witam, witam. Ty, ale co ty się tak garbisz? Wyprostuj się, żeby klient się nie ten. Klient ma widzieć ładne rzeczy w tym sklepie, rozumiesz? Co to jest? Mąka. Ty, ja mąkę mam? Mąki nie ma. Idę, idę. Ty,
Licencje kupnowe towary wystawę, jak masz puste półki. No ja mam puste, bo mam 50 towaru jednego w tym, w kartonie. Daj tą kawę, znalazłem na chodniku, to u siebie w sklepie wystawię. Ja... Ty, ja mam pomysł na biznes. Teraz jak mam pracownika, to mogę go robić. Będę się przebierał w takie stare koce, szmaty i tak dalej. No w skrócie się będę przebierał za bezdomnego. Szedł po darmowe towary, jedzenie, paczki i tak dalej z żywnością. I potem w sklepie to będę sprzedawał. O, już czuję ten proficik. Chłopia. Przecież to jest taki... To jest tak genialny pomysł, że chyba IRL nawet go zacznę robić. Witam, witam. Kurde. Kolejna gnida. Nie musisz się przebierać jak H66. Aha, 66. Proszę. Sam olej? W sumie radzi se ten kasjer. Ale nie wiem, czy se poradzi, jak nową licencję kupię, bo nowi klienci przyjdą. Pewnie nie. Dzięki Rainbow za 12 lat. O, do mnie idziesz? Dobra, ty się zajmij ludźmi do końca. Ty, ciekawe czy za nadgodziny będzie chciał, jak zaraz ten zamknę sklep. Ciekawe czy dalej klientów będzie obsługiwał. Ten parch. Jak on tylko coś powie o nadgodzinach do mnie, to go zanurz za ten. No wybiję mu to z głowy. O, idealna muzyczka. W końcu można popracować w spokoju. Dzień się skończył, a ty dalej pracujesz. Bardzo dobrze. Jak coś nie płacę nadgodzin, od razu lepiej. Dobra, czekaj. Olej. Co tu było? Makaronik. Mąka. Ja mam 500 dolarów zamrożone w mleka, w tym, w płatkach. W płatkach. W chlebach. W mące. Prawidłowo. Ale jak tylko cena podejdzie do góry, zobaczysz jak to zejdzie. Oni będą myśleć, że się świat kończy. Ludzie rzucą się jak popieprzeni na te płatki i tak dalej. Stoisz dopóki nie powiem, że jest koniec roboty, słyszysz? Stoisz i się uśmiechasz nawet jak nie ma klientów. No. Tak ma być. Dobra, czekaj. Ej, u mnie w pracy jest miła atmosfera, nie? Sprzyja samorozwojowi. Boże. Dobra, czekaj. Chleb. Płatki jeszcze są. Ej, mam makaron. Co to? Płatki i płatki. Oj, te płatki to w ogóle teraz nie... Oj, coś tam zeszło. Dobra.
Wypuść go już, bo nad godzinę liczy. Gówno tam liczy. Zaraz będzie liczył zęby, co mu wypadną na podłogę. Dobra, koniec. Koniec, jesteś wolny. Ledwo 15 godzin roboty za 80 dolarów. Czekaj, 80? Gdzie jest jego pensja? A ja mu pewnie muszę zapłacić, tak. Do ręki, tak. Dobra, ile można odciągać pracownikowi? Bo jest szansa, że... Dobra, sprawdźmy coś. Popatrz. Gdzie się mu płaci? Gdzie się mu płaci? Ej, gdzie się płaci? Zabrało mi 80, kurde, bo ja miałem taką teorię, że na przykład jakbym mógł tydzień przeciągać zapłacenie mu, to jest szansa, jakaś jest, ale jest, że idąc do roboty auto go potrąci i mu nic nie zapłacę za cały tydzień roboty i nowego zatrudnia. No, ale nie da się tak niestety. Piętnaście godzin plus od godziny. Powiem ci tak, niech się cieszy w ogóle, że ma pracę, tak ci powiem. Ty myślisz, że ja jako przedsiębiorca muszę tego? Wiesz, ile ja dokładam do interesu? Ludziom sprzedaję już dosłownie spleśniałe produkty, żeby wyjść na zero. Rozumiesz to? Poświęcam zdrowie klientów dla własnego dobra. To nie jest takie proste. Się zastanów czasem, co ty mówisz. Dobra, czekaj. Co to jest chleb? Co to jest sól? Co to jest kawa? Dobra. Dobra, słuchaj, dzisiaj tyrka. Masz zapieprzać konkretnie, tak? A po robocie pozmywasz podłogi, umyjesz okna, wymienisz żarówki, wystawisz produkty, odbierzesz i tego. Tutaj będą jeszcze towary przyjadą. Jak coś 24 godziny dzisiaj masz tyry. A i zapłacę ci trochę mniej, bo nie mam z czego. Masz dzisiaj 20 dolarów za dzień. Rozumiesz? I nie garb się. Otwieramy. Kurde, licencję miałem kupić. A zdążę teraz. Kupuję. Towary. Czemu mleko strożało. Cześć. Co? Kula! Kula! Kola. Kola do lodówy. Ty, jak mogę sprzedawać kolę i chleb, to ja kogo ja zbejtuję zaraz do sklepu? Tak ogólnie pytam. Też do lodówki. Joker. Co to jest Sprite? Kurde, lodówka by się tak szczerze nowa przydała. Dobra, trochę luzem ta lodówka stoi, aleluj. Ej, tu za darmo! O kurde, jak to? Puść te kole, szmato pieprzona. Całą kolę z lodówki wybrali. Pieprzone śmiecie. Rozumiesz, że się człowiek pomylił? Ty szmato. Całą... W minutę całą kolę z lodówki wybrały, gówna głupia. Ja pierdziele, w minutę całą kolę mi z lodówki wybrali i jeszcze narzeka, że czegoś się było. Pieprzony sierwa. Ja pierdziele, i dwa soki zakosili za darmo jeszcze. Ja pierdziele.
Dobra, Jamal, zapieprzaj tam na tej kasie, ja towar wykładam jak coś. Ktoś się będzie pytał o promocję, to od razu mu wryj daj. Co to jest? Co to jest? Co to jest za... mleko? Czemu to mleko w lodówce nie musi być tamto tak? W kartonie musi być w lodówce, a w butelce nie. Ty. Soda? Jaka soda? No tu, to niech o kole chodzi? Ty, czekaj, ja tego Sprite'a wyłożyłem? Ty. Czekaj, ja chyba Sprite'a wyłożyłem za darmo, już go wybrali, czy mi się wydaje? Gdzie on jest w dupę? Cola Turco. Taka gorsza chyba. Już łapy się schylają po Cola Turco, co? Gdzie ten Sprite zasrany? Tu jest. Kurde, z tyłu bym trzymał Sprite'a. Kurde, wszystko tak na żywiole, bo ciężka tyrka, jeszcze trzeba Brudasowi zapłacić. Dobra, zapraszam tutaj też, bo frajerek się tam nie wyrabia. Mamon przyjdzie po kole? Dobra, łyknijmy se, chwilka wolnego. Peanut butter, ja pierdzielę, zapomniałem to zamówić. Dobra, luj. Zrobimy tego, zrobimy porządki po zmianie. No, sprajcik widzę leci. Ale jak się na tą kolę rzuciły te gówna głupia, ty. Zobaczyli błąd, tylko całe wykupili momentalnie, no dupę. Pewnie w necie, na tych stronkach różnych było, ty, że tej dzielnicy bezdomnych kola jest za darmo i cała dzielnica zebrała. Jak cena czegoś spadnie lub wzrośnie, bo chcemy dobrze, a ty opluwasz? Dobrze, Akty, wybacz. Czego? Jak mąki? A, tej drugiej, okej. Okay. Tysiąc, kurde, dużo na minus dzisiaj wyjdziemy, ale tak, lodówka, licencja, no i towar, nie? Frajerowi trzeba zapłacić, ja pierdzielę, ty. Nie wiem, za wcześnie zatrudniłem chyba pracownika. Po oleju nie ma. No do niego idźcie. Wypieprzaj z tymi towarami. Dzięki Kubitonek za 20 lat. Dziękuję bardzo. O, oko mnie boli. Szkoda, że takiej pracownicy nie masz. Lekko susi. Dobra. Co wy kupujecie? Siu, nie kradnij. Widzę cię. Myślisz, że za półki nie widać? Co to jest? Ser. Co? Prawdziwa Biedronka się zaczyna. Luzem wszędzie stoją kartony. Przeprowadzka, dopiero się wprowadziliśmy. Wszędzie kartony, bo dopiero ten, nie? Co? Mleko za drugie? Co ty pieprzysz, biedaku? To mleka nie pij. Co tu było? To by się przydało wypieprzyć.
Słuchajcie, otworzę kasę, bo widzę, że dużo ludzi się zapowiada. Masz może w sklepie ser spod napleta? A, ja myślałem, że spod lady. Spod lady to mam dużo towaru, nie? Fajnego. Jakbyś chciał. Dobra, widzę, że jednak spokój jest. Dobra, nadgodzinki jak coś lecą, więc teraz dopiero na tobie zarabiam, słyszysz? Więc ładnie obsługuj ludzi. Bo za nadgodziny nie płacę. Czekaj, mogę to wyjąć? Ej, chciałbyś mieć za szefa takiej pracy, widzu? Szczerze. Wydaje mi się, że dobrze traktuję pracowników. Nie? A co ci się nie podoba? Super szef. Nagrodę zamiast premii dam ci stary ser. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Czekaj. O, mleko wykupili. Turecka kola to jest ta? A zwykłą już całą wykupiły gnidy. Dobra, zamykamy. Się teraz wystawi. Ile na minus? Kurde, cienko to wyszło. Ty, a teraz jeszcze do zapłacenia jemu 80. No dzisiaj trzeba zarobić, nie? Soda staniała. Zap. Która to jest zap? Sprite. Ole staniało. Ja pierdzielę. Nie no, w dupę. To już jest przesada. To jest po prostu oszustwo. To bym przestawił tu może. Chociaż może tam Sprite'a wpieprzyć na to i na to. Wyprzedaj co masz w kartonie, ciągle załawiasz? Już nie mam kartonów prawie, to są płatki wszystko. Ale płatki nie drożeją. Czekaj, zaraz zobaczę. Sok zdrożał. Spaghetti. Sprite'a zamówię teraz, jak 50 centów kosztuje zamówienie go. Turecka soda 40. Musimy przejrzeć, czego nie ma w sklepie. Bo chyba dużej ilości nie ma rzeczy. Kurde no, to nie może tu stać. Co to jest? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, tej coli nakupiłem. Z gówna. Ja pierdzielę, przecież tą inną chciałem. Jakoś to będzie, no. Ja pierdzielę. Dobra. Chleb. Może być. Co to jest? Soczek. To jest ten, tak? W ogóle nie schodzi. Może teraz zejdzie. Czekaj, tu też ta kola stoi? Ja pierdziele. Oni tą kolę to wykupili za darmo jak była i teraz już nie ruszą. Bydlaki pieprzone. Kolejna kola. Co to jest?
Nie no. Ja pierdzielę, dobra, teraz trzeba. Nie no, ja muszę sprzedać teraz wszystko co się da. Ja mam za dużo ścierwa. Co to jest? To ja jako sprzedawca? Zabrał złodziej. Ukradł 2,50. 2,50 ukradł złodziejaszek. Dobra, czego nam brakuje? Olej na pewno, makaron. Czekaj, muszę zamówić parę rzeczy, bo jesteśmy serio w dupie. 3 oleje, 3 makarony. Ja pierdziele. Kolejny towar, który będzie stał, dopóki nie zgnije. Co? Czekaj. Zaraz zerknę, ty coś wysłałeś widzu, czy mi się wydawało? Oliwa też by się przydała. Ryżu nie ma. Oliwa, ryż jeszcze. I wszystko, nie? Oliwa, ryż. Dobra. A, i tego, masło orzechowe. O Jezu. A ciągle narzekali, że nie było. Nie no, to dzisiaj to już trzeba na plus wyjść. Bo z torbami pójdę. Te ceny trzeba tego przejść, bo już się okaże, że ja za darmo coś oddaję. Tu za tanio. 6,15 niech będzie. Przesada. O kurde, mleka w ogóle nie ma. Przecież tyle mleka było. Gdzie to mleko? Ja pierdzielę, tyle mam ścierwa i nie mam mleka? Chyba, że mleko jest za tanio, ty. Dobrze jest. Prawie wypieprzyłem 4 kartony mleka. Wiesz, ile to jest siana? Dobra, niech se tam leży. Co to jest?
kurde, no nie ma tego gdzie położyć. Dobra, ty, bo strasznie dużo ludzi. Trzeba ich obsłużyć. Ja pierdziele, ty. Kto to rozpieprzył? Klient jakiś wpadł na to pewnie. Po pijaku przyszedł. Tej coli zasranej z Turcji. Z gówna pewnie, nie wiadomo nawet co tam to dają. A ja zamówiłem jak popieprzony tego. Dobra, zapraszam, zapraszam. O Jezu. Chleb Biedronki się zamienia? Nie ma tuż dużo rzeczy, no. Całe miasto to mój magazyn. Zapraszam. Co wy w dupę robicie, debile? Co, kłócicie się o sól? Pieprzyć was. Co oni w dupę robią? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co żeś im zrobił? Kurde, cztery osoby nie kupią nic, a wzięli towar z półki. Ja pierdzielę, stracę te pieniądze. Ja pierdzielę, ty złodzieje to są po prostu. Cena soli? Nie, sól ma przyciągać, specjalnie jest tanio. Dzięki. Już patrzę, wybacz. Przepraszam. O kurde, jajek nie ma, już patrzę. Czemu ją sobie ścierwo w tym sklepie? Z gówna ten sklep jest chyba ulepiony. Ja pierdziele. Półkę przestaw. O kurde! Chodźcie, chodźcie na jezdnię. Chodźcie na jezdnię. Ja pierdziele, zombie. Męczyć darmowych pracowników jak zostaną na noc? Co tu się dzieje? Oddawać rzeczy z torby, już. Ale oni mi towar wynieśli. Co to jest? Ktoś to otworzył. Co to jest w ogóle? Gdzie to stało? Dzięki, Ketnas. Dziękuję za 12 lat.
Nadal streamuję? No ja będę streamował, dopóki nie wykituję w skrócie, czyli z dwa dni jeszcze, nie? Czekaj. Ty, no i koniec. Tu też się zbugowali. Ty, może jak ćmy. Co tu się stało? Pieprzyć to. Da się przejść. 30 dolarów ledwo zysku. Ja pierdzielę, niedobrze. Wygoniłeś ich? Dobrze. Oliwa staniała jeszcze. Nie, ja nie zaniżę ceny. Ja nie obniżę ceny. Jajka. Jajka. Otwieram to. Jajek potrzebuję. I lecimy. Dzisiaj sam zysk. Sprzedam wszystko. Dzisiaj sprzedam wszystko. Wejść się da. A może wyjść. W słońcu postoi soczek, będzie słodszy potem. A więc zobacz filmik. To ja? U mnie jest dobra. Ale u mnie jest dobra. Wszystkie ceny podsprawdzaj, no tylko się jedna zmieniła. Płatki coraz tańsze, ja nadal nie obniżam. Tylko się zmieniła oliwy cena. Sól ma taka być. Ty, tą turecką szmatę. Tą wykupili. Nie, nie tą. Tą niżej. Która to była? Nie wiem, która to jest. Któraś z tych. Też nie ta. Czekaj, gdzie mam tą turecką kolę? To ona? Ta. Ceny soli ustaw? Nie, one mają takie być. Ciągle ci to powtarzam. Jajka do kamery? Tu są. 5 dolarów. Właśnie. Jajka wyjmijmy. Serek? A ser ja mam? Miałem ser taki stary. Tu jest. Co? Coś tam narzeka baba? Co to tu zostawił? O, jak leży, to wystawił u siebie w sklepie. Czekaj, ser jeszcze. Dobra. Wszystko. Olej. Ten olej też dobrze schodzi, kurde. Nie da się. Dobra, zapraszam. Trzeba też jakby czasem w zawodzie popracować, nie tylko wystawiać, nie? To jest już Twaruk? Nie. Dzięki Zesiek za 12 lat, witam Cyby. Chłopa by dokładał towar, czy się da kupić? Nie wiem. Na pewno kasjera mogę jeszcze jednego zatrudnić, to już wtedy by kasjerzy tylko pracowali. W teorii możemy tak zrobić. Ale to najpierw ja bym chyba wolał. Co tam gadał, że... O kurde, herbata się w końcu skończyła. Kupiłem ją
gdzieś na początku tego. Jak otwierałem sklep. Piękna inwestycja. O kurde, znowu się bugują, no. Tylko czemu? Przy tej półce. Przez to mleko? Chyba, że za blisko kasy ta półka jest. Jak ktoś stoi w kolejce, to oni na niego wpadają. Kurde, to do mnie? Ale oni się już nie odbugują. Odsoli im się w głowie. Muszę tak być. Witam, witam. Towar z półki ściągnie, nie da się ręką, musiałbym tym. Zobacz, on się nie zbugował. Pewnie oni tu w kasie stali, ludzie. A oni podeszli coś tu wziąć i się zbugowali. Jak już się jeden zbugował, to reszta na nich wpada i się buguje. Ale da, ten się już nie zbugował. Ty! Oddaj to! Czemu tu leży tyle towaru? Posłuchaj, wypieprzaj. Okej. Jakiś Sigma, obsłużę go. Właśnie, chleb. Ej, odbugowali się. Co jest? Ty, oni... Co tu się dzieje? Płacę ci $80 za 24 godziny roboty? Jezus Maria. Pieprzony nie robię. Twoi kuzyni jeszcze pracowali za darmo, było coś. Czego wszystko poprzewracałeś? A ty nie stój tu. Co tu tak pusto? Całą mąkę mi wykupili ze sklepu. A ja jej nie mam. No i chleb wyłożę na półki. Mąki prawie nie mam. Co ten towar tak schodzi? Cześć, co to jest? Mleko. Wyłożę to, co się da. Kasujesz tam ludzi? Ej, chyba dzisiaj na niezły plus wyjdziemy, coś czuję. Co to jest? Jakiś kola z gówna. Ty, ja mam jeszcze tyle herbaty? Kurde. Cała ta półka będzie z mąką. Cała. Zamawiam mąkę. Ile mąki? 2, 4, 8 mąki. Potrzebuję mąki. Nie chcą mnie obsłużyć. Zamknięte. Dobra. Jak tu jest wszystko rozpieprzone.
13 produktów nie znaleźli dzisiaj. W sensie 13 osób nie znalazło. I 9 oceniło jako za drogi. Ale i tak 550 na plus, więc wytupiam ich głosy. Dobra, jajka drożej, spaghetti taniej, apple taniej. Ten? O kurde. 80. Spaghetti tych ja w ogóle nie mam. Tu stał, ale nie wiem ile kosztował. I co jeszcze? A jajka zdrożały. 5,30 dajmy. Magazyn? Nie, nie stać mnie na takie luksusy. Zamówiłem tą mąkę? Otwieramy już. Wyłóżmy. Dzisiaj masz konkretnie zapieprzeć albo cię szmato połamę. W sensie no. Pamiętaj, że dobrowolnie tu pracujesz. Zawsze możesz być biedny pracując gdzie indziej. Albo być biedny pracując u mnie. Twój wybór. Ej, to jest jakieś GTA? Co leci teraz? Czwórka. Ty, zrobiłbym wszystkie GTA zanim szóstka wyjdzie. Od trójeczki, nie? Trójki w górę. Nie tykać tych jajek, one są na potem, jak już się dobrze, wiadomo, zrobią. Ja już, dobrze jednak, że powiedzieliście, żebym zatrudnił tego typa, bo ja w tym momencie już nie mam kiedy obsługiwać nawet ludzi. Ja już tylko wykładam towar, bo jest go aż tak dużo. Co to jest? Mąka? Mleko? Makaron jeszcze był? To. Te płatki coś schodzą? Ja pierdzielę. Za drogo. A, bo i te płatki oceniają na za drogie, bo ciągle są za drogie rzeczywiście. Ale ja nie obniżę ceny. Ty wiesz, że możesz trzymać pies, nie klikać jak pory... Co? Co ty pieprzysz? Idę to przetestować. Czym? Nie mam czym. O kurde. Ty, da się trzymać guzik. Fipki. Posłuchaj. Jeżeli nie będziesz dobrze sprzedawał, to podrośnie do sufitu. Już nigdy zza tej kasy nie wyjdziesz. Masz wciskać ludziom towar. Gdzie jest masło orzechowe? Coś tam go jeszcze... Całą sól wykupiły te gnidy zasrane, biedne. Trzeba domówić. Daj. Macie, biedaki, sól. A, bo chłop 3 kilo soli wziął, tam była jedna, dołożyłem i wziął kolejne dwie. Ty w dupę, biedaku. A, dobra, żryj te sól. Kto to tu? O, to mleko. Czekaj. Co i tak sok jabłkowy kupują po pieprzeni?
Gdzie jest sok jabłkowy? Czy on staniał? Ja go nie obniżyłem ceny. No. Już myślałem, że na minus wychodzeniem. Mleko. Całą turecką szmatę tą wykupili. Czekaj, która to jest? Ta? Ta. Całą turecką kolę wykupili. Dobra. Gdzie jest ta druga kola? Czekaj, mleka nie ma? O kurde! Nie wyjdę na plus, jak tak będzie dalej. Ile to jest? Wszystko jest rozpieprzone przed sklepem. Ja pierdziele, spójrz co się tu dzieje. Ludzie chodzą mi po chlebie. Kurde, no nie da się, no za duże tempo roboty jest. Wodę prawie całą wykupili. Rusz się, parchu! Nowych parobków? No chyba drugą kasę po prostu parobkiem weźmiemy. Chleb ze zboża z Ukrainy, masz tu jeden. Ale co ty piszesz? To nie jest. Ty, płatki zeszły dzisiaj. Co to jest? Kola z gówna. Ej, tu też się bugują. O co chodzi? Ty, chyba że oni tak chodzą, bo była kolejka do kasy i nie mogli podejść. O kurde, może tak być. Nie. Tu się zbugowała, przecież tu nie jest problem z miejscem. Jak suboplu, wybacz. Dzięki kap busek za 11 lat i dzięki. Kasy miejscami, ale tu też dam kasę. Parobka stara się tu wpieprzy. Nie, muszę powiększyć rzeczywiście. I więcej. Muszę te kasy inaczej poustawiać, jedną za drugą. Wtedy będą kolejki. Dobra, zaraz się to zrobi. No ale czterech klientów potencjalnych straciłem. Ja pierdziel. No dobra, ale 500 na plus dzisiaj, nie jest źle. Kurde, sklep ogołocony, a ja nic tu nie mam w tym sklepie. W sensie mam tyle śmieci. Ja pierdziel. Dobra, powiększmy. 750. Dobra, luj. Trzeba no. Którą? Co jest? No jak to teraz mam dać tam?
Jak to się tu nie mieści, jak się mieściło do tej pory, ty? Wytłumaczysz? Jak to możliwe? Zmieniamy design. Co to jest? To jest lodówka? Ej, wejdzie tu? Nie wejdzie, szmata. Dobra, to będzie taka... Kurde, popieprzy mnie. Mogę ją niby tam i tak upchać, tam tu. Tylko żeby się nie bugowało. Ta. No. Dobra, co ty jesteś, ten kucharz z Ratatouille w dupę pieprzony, że się oglądasz za makaronem do spaghetti? Żryj, co jest w sklepie i morda. Ja potrzebuję towary wystawić. Gdzie są te towary? Nie ma tego, co dają, to bierz, co jest. Co? Przepraszam, podniosło mnie. Masz rację, zamawiam cukier. Cześć, jaki cukier? Ja pierdzielę, zapomniałem, że taki produkt jest jak cukier. Rzeczywiście go nie mam. O ja pierdzielę, ty, ja go chyba dłużej nie mam. O Jezus Maria, zapomniałem o tym produkcie. O Jezus Maria. Rzeczywiście, dzięki za pomoc, wybacz mi. Teraz to mnie poniosło. Nie mogę zatrudnić drugiego. O Jezus Maria. Chodź tutaj, gnido parszywa. Perfekt. Zmieniamy ten sklep w prawdziwe Auchan. Auchan. Co miałem zamówić? Cukier? Jezus, gdzie jest cukier? Zamówiłem. Ja pierdzielę. Dobra, czego się zmieniła cena, pamiętacie? Co ja jeszcze potrzebowałem? Spaghetti. A, dzięki, dzięki. Kiedy ja straciłem ten towar? Ty, ale ja golda nie będę miał, w sensie siana. Zara. Zobacz, ile tego jest. Nie wiem jak ceny, bo w dupę nie patrzyłem, co się zmieniło, ale... No taki jest zapieprz, że nie ma kiedy. Możemy przejrzeć ceny teraz, jest czas.
Wypieprzaj stamtąd. Nie widzisz, że człowiek stoi, to poszło do pustej. No jaki NPC? W sumie tam to jest NPC. Tak, dzięki za tą minutkę, co była. Wraca Syry. Włoski weekend w Lidlu. Dobra, przejrzyjmy ceny. To dobrze, to dobrze. Herbatki nie ma. Tu by można mieć herbatę gdzieś obok tej kawy. Mąka to... 20. 15. 15. Ten olej jest taki drogi i tak ciągle schodzi jak popijewszony. To tak miało być tamten. Co? U mnie są ceny jak na stacji benzynowej. Tylko, że to nie jest stacja benzynowa. Znowu się zbugował, przypieprzony śmierdziel. No co mu? Co ci jest? U ciebie w takich sklepów nie ma? W sensie... Wystawmy po prostu towar. Czeka na okazję, żeby coś ukraść? Wiedziałem. Ja pierdzielę, ile tego tu jest, no! Gdzie? Skąd? Przecież to jest nierealne, że ja tego tyle zamówiłem. Woda, ja pierdzielę, racja. Nie, popieprzy mnie, za dużo tego wszystkiego. Przydałby się jakiś ten, co to zamawia. No przecież z kolejne zamówiłem. Ja pierdzielę, no nie wytrzymam. Zaraz jakiś bezdomny wszystko to ukradnie i swój sklep otworzy. Co to takie puste jest? Sera nie ma, jajek nie ma. Uf, to jedynie się da w tym sklepie kupić. Dobra, nie tykać tego tam. Nie wytrzymam. Pieprzyć. Kurde, przecież tu klienci chodzą. Obsługuj ludzi ładnie. Jezu, tu jest towar. Tu jest towar. Tu jest towar. Tu jest towar. Tylko nie kraść tego. To nie jest dla was. Ci się dalej bugują. O co chodzi?
Nie. No jak to możliwe? Gdzie ja mam to dać? Zapal to światło w tym burdelu pieprzonym. Światło jakby żarówki pokradli. No nie wiem, co się dzieje, widzowie. Chyba mnie ktoś okrada, no. O, odbugowali się. Zapraszam, zapraszam. Niechętnie, ale... Masz pieniądze, w co trudno uwierzyć, to zapraszam. A, tej drugiej mąki nie ma, racja. Dobra. 1500. My wyjdziemy na plus dzisiaj? Ja chyba mało zamówiłem dziś. Ile? Nie wiem, trzeba przejrzeć ten sklep w dupę i zobaczyć czego ile jest. Bo ciągle czegoś brakuje, nie? A, za drogie, dobra. Sera nie ma i ja... Jest jakiś tego? Automat, który pokazuje ile czego jest. Da się to gdzieś kupić? Zara kupię magazyn, to jest 800. Padła? Może pani pomóc? Może pani pomóc? Dawaj portfel. Co ty robisz? Rusz się. Modli się? Niech się modli, ja się nie ugnę, ceny się nie zmienią. Dobra. Nie jest źle chyba ten dzień. Zobaczcie, 1800, ale nie wiem ile było na start. Zakupy oddaj i wypieprzaj jak nie masz. Nikt ci ceny nie obniży. Kurde. Dobra, kupię ten magazyn. A dobra, niech się dzień skończy. Ile? Ja pierdzielę, minus 200. A jeszcze trzeba 8 dych zapłacić. A, bo my kupiliśmy za 750 tego. Słyszysz krzak? Szef. Słyszysz krzaki, krzaki, słyszysz krzak? Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę